Dzień dobry. Dzisiaj film, na który czekaliście. Sami się o niego prosiliście. Zasypaliście mnie mailami. Panie Patryku, niech pan nagra coś na temat agamamaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X, tak zwanej chorobie Brutona. Proszę bardzo. Filmik na życzenie. Agamaglobulinemia sprzężona z chromosomem X jest to choroba genetycznie uwarunkowana, która występuje u chłopców. Polega na nieprawidłowej funkcji kinazy tyrozynowej w niedojrzałych limfocytach pre-B o fenotypie CD10+, CD19+, co uniemożliwia ich dojrzewanie do limfocytów B o fenotypie CD20+, CD23+. CD to są cząsteczki różnicowania, które w diagnostyce laboratoryjnej wykorzystuje się m.in. do fenotypowania białaczek. Ponadto limfocyty u osób chorych na chorobę Brutona nie zawierają łańcuchów ciężkich w cytoplazmie. W efekcie osoba taka ma niskie stężenie limfocytów B we krwi, jak również niskie stężenie przeciwciał, co prowadzi do różnych chorób, np. zakażeń bakteriami Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae czy np. Neisseria meningitidis. Do mnogich czyraków, ropni skóry, zakażeń układu oddechowego, nawracających angin, czy nawet bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, a także zakażeń wirusowych, zwłaszcza echowirusami, a także enterowirusami. Jest to choroba, która występuje bardzo często. Jeden przypadek na 100 tysięcy urodzeń, ale jest bardzo rzadko wykrywana. Dlatego, że nie można jej leczyć farmakologicznie. W związku z tym Big Pharma nie jest zainteresowana takim rozpoznaniem. Z tego względu lekarze wolą rozpoznawać zespół jelita drażliwego bądź depresję, które można zresztą skutecznie leczyć, podając pacjentowi leki, które ma przyjmować do końca życia. Oczywiście istnieją eksperymentalne metody leczenia choroby Brutona. Do takich zaliczamy podawanie megadawki witaminy C do ustnie, hipnoterapię, a także przykładanie świńskiej skórki na piętę. Oczywiście wszystkie te choroby mają pewne wady. Po pierwsze, megadawka witaminy C podawana do ustnie działa przeczyszczająco, w związku z tym pacjent musi mocno zaciskać pośladki. Natomiast przykładanie, żeby przyłożyć świńską skórkę do pięty, trzeba najpierw świnię obedrzeć ze skóry. A zaobserwowano ponadto, że hipnoterapia u niektórych kobiet powoduje, że rosną im piersi. Rosną nawet 12 cm w obwodzie. Może to być szczególnie uciążliwe dla starych kobiet z obwisłymi, znaczy no, z powiększonymi gruczołami piersiowymi, które nazbyt obciążają kręgosłup w części piersiowej, prowadząc do uwydatnionej lordozy piersiowej. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że na chorobę Brutona, jak również na autyzm, zostanie szybko wynaleziona skuteczna szczepionka. Najlepiej dwa w jednym, skojarzona. Oraz, że szybko stanie się obowiązkowa. Dobrze, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź czegoś nie zrozumieliście, to pytajcie się śmiało. Życzę wam również udanego prima aprilis. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.